Jak z wojska wróciłem w listopadzie i jakoś w listopadzie zacząłem tą pracę na nowo w PKS-ie, to następny miesiąc był grudzień 1970. I pamiętam, któregoś dnia, już po zmierzchu, szedłem sobie, mieszkałem u rodziców oczywiście, przy ulicy Daszyńskiego 24, już mieszkania nie pamiętam w tej chwili, na pierwszym piętrze w bloku, ładnie już w takiej uzdrowiskowej dzielnicy, kontaktującej już blisko ze słynnymi Solankami, parkiem solankowym, dzielnicą uzdrowiskową Inowrocławia. No i idę sobie na spotkanie tam pewnie z przyjaciółmi, idę w stronę rynku. To trzeba było i przechodziłem przez taki skwer niedaleko Komitetu Miejskiego Partii. Tam stał pomnik poety przedwojennego, znanego, zresztą zapomnianego, Jana Kasprowicza. Piękny poeta, piękne wiersze pisał. I ten pomnik poety Kasprowicza stał twarzą w kierunku na przeciw niego Komitet Miejski Partii. Ale twarz Kasprowicza jest tak ustawiona bokiem, że on nie, myśmy się żartowali, no wrocławianie, że Kasprowicz nie może patrzeć na tę komunę, na ten Komitet Miejski Partii. I ja patrzę, leży jakaś karteczka, to jest, był taki skwer, to malej komidę, i patrzę, leży jakaś kartka. Ja to podniosłem, zaczynam czytać, a tam krótko mówiąc, treścią tej kartki było zaproszenie, nie pamiętam, na następny dzień, czy tam za 2-3 dni, już nie pamiętam, zaproszenie na rynek, to miał być wieczór, też taką wczesną wieczorową porą, na zgromadzenie w związku z wydarzeniami, protestami na Wybrzeżu. Więc to już było wtedy, kiedy na Wybrzeżu działy się strajki w Gdańsku i w Szczecinie. I ja taki podniecony schowałem tę kartkę, spotkałem się z przyjaciółmi, żeśmy przy piwie rozmawiali o tym, dyskutowali. Wróciłem do domu, powiedziałem ojcu, on mówi, masz tą kartkę? Mam. Możesz mi ją dać? Mogę. Dałem mu ją, czytał, schował, dziękuję, podziękował. I ja, kiedy poszedłem do pracy, pamiętam, miałem nocki akurat, bo pracowałem na 3 zmiany. W przerwie śniadaniowej, w środku nocy, przy posiłku, inicjowałem rozmowy o tej ulotce. Powiedziałem, że znalazłem, pójdziecie, spotkamy się na rynku, jak tam myślicie. O tym Gdańsku, prawda, o tych protestach na Wybrzeżu. I pamiętam, że jakby byłem taką osobą, która jakby nadawała ton temu, inicjowała. Inni mnie słuchali, ale różnie, tak prawda, ale były też 2-3 osoby na pewno takie, które zainteresowaniem ze mną ciągnęły temat i no zobaczymy, jak będę mógł, to przyjdę i tak dalej. Ja poszedłem tam o tej wyznaczonej dacie i godzinie i rzeczywiście na rynku w Inowrocławiu było dużo więcej ludzi niż zazwyczaj, ale było też bardzo dużo milicji i nic się nie działo. Nie wystąpiła żadna osoba, żaden lider, który by coś zaczął mówić do kogo, prawda, żeby zrobić jakiś wiec, jakąś manifestację. Nic takiego nie zaistniało. No i ludzie po jakimś czasie, a milicja kręciła się między nami, patrolami, i po jakimś czasie ludzie zaczęli się powoli rozchodzić, ten tłum zmniejszał się na rynku. No i ja też w końcu poszedłem. I wiedzieliśmy, ja wiedziałem, co się tam mniej więcej, to co można było słyszeć i z wolnej Europy, prawda, gdzie się słuchało głosu Ameryki, zakłócone audycje, zakłócane, ale można było łapać, różne były sposoby.
trzeba było specjalnie radio ustawiać, albo mieć różny sprzęt, różny to. Na jednym radiu lepiej można było słuchać, na drugim gorzej, zależy którego dnia. Raz bardziej tymi zagłuszarkami zagłuszali, raz mniej. Różnie to było, o różnych porach. W każdym razie ja wiedziałem, że tam są strajki, że są protesty i tak dalej. Jednocześnie wiedziałem, że doszło do krwawych wydarzeń, do pacyfikacji, że są zabici, ranni i tak dalej. I jest sytuacja, że ja dostaję pewnego dnia wezwanie, pewnie do kadru, już nie pamiętam, i wręczają mi natychmiastowe dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Pod zarzutem picia alkoholu w miejscu pracy. Oczywista nieprawda, żadnego alkoholu nigdzie nie piłem i ja to odniosłem wyraźnie jako kolejną represję za moją krytykującą władze komunistyczne PRL-u, za moją aktywność, za moje wypowiedzi, za tą ulotkę, za rozmowy z kolegami, być może za tam obecność na rynku i tak dalej. Być może już wtedy byłem gdzieś czasem przez kogoś obserwowany, przez jakiegoś tajniaka. Pojęcia zielonego nie miałem, jeszcze tak daleko nie myślałem, ale po latach to być może już tak było. W każdym bądź razie dostałem dyscyplinarkę natychmiastową. Ja się, a to mnie absolutnie nie załamało. Byłem już wtedy człowiekiem bojowym, miałem rezolutnym, odważnym. I udałem się natychmiast z tym i domagałem się, że to jest bezprawie. I domagałem się, że ten zarzut jest nieprawdziwy. Domagałem się badań, prawda, gdzie piłem i tak dalej. No to było jawne kłamstwo. No więc oni wiedzieli, że zobaczyli, że ja się stawiam, że ja się bronię, jestem gotowy się bronić, no więc szybciutko ten szyty grubymi nićmi, te oskarżenie, ten zarzut o picie alkoholu i w związku z tym dyscyplinarkę zamieniono mi na normalne, ustawowe, zgodnie z prawem wypowiedzenie, tam 14-dniowe, chyba dwutygodniowe, z powodu niewykonywania tam poleceń służbowych, słabej przydatności. Nie wiem, do zawodu, nie wiem, co oni tam ujęli, ale skończył się ten zarzut picia alkoholu, prawda, i dyscyplinarki i ten. I się okazało, że jak mnie wyrzucono z tego PKS-u, ja chodziłem po całym Inowrocławiu, zakład po zakładzie pracy i nie było dla mnie pracy. Wszędzie mi odmawiano. I tak stawałem się powoli antysocjalistą. Już od serca stawałem się człowiekiem, który już wiedział, że ta władza jest zła, że jak ktoś jest samodzielny, jak ktoś chce po prostu uczciwie, zgodnie ze swoim sumieniem postępować, to to już jest wrogiem, już jest tępiony. I jednoznacznie ten brak możliwości zatrudnienia odbierałem i to było dla mnie jasne, że to jest związane z moją przeszłością. Tak mnie zwodzono przez 3 miesiące. W kodeksie pracy był zapis, że jeżeli miną 3 miesiące i będziesz bez pracy, to tracisz całą dotychczasową ciągłość zatrudnienia, prawa do urlopu, wszystkie prawa pracownicze. Tak jakby od zera, jeżeli po 3 miesiącach kiedyś tam pracę znajdziesz, to zaczynasz od zera wszystko. I ja już byłem przekonany, że wszystko stracę i będę od zera zaczynał. I nagle zdumienie, tuż na samej granicy 3 miesięcy, dosłownie, na, nie wiem, dzień, dwa, gdzie miał upłynąć termin 3 miesięcy, w trakcie mojej wizyty i proszenia o pracę właśnie w lokomotywowni PKP w Inowrocławiu, powiedziano mi tam w kadrach, no rozważymy, proszę tam się zgłosić, już szczegółów, detali nie pamiętam, ale ostatecznie zdecydowano, że przyjmą mnie do pracy jako mechanika samochodowego na warsztat samochodowy lokomotywowni PKP. Zostałem przyjęty i wkrótce jednak jako pracownik PKP powiedziano mi, że muszę jechać na całe takie testy i badania lekarskie specjalne do Gdańska.
na badania lekarskie i zostałem tam wysłany, to był może marzec 1971, nie pamiętam, może luty. Czyli kiedy tam przyjechałem, wszedłem jeszcze na czasem jakieś, no jeszcze z bliższa, ruiny, pełne ślady walki ludzi na ulicach, bijących się z ZOMO, bijących się z wojskiem, z milicją, z bezpieką. Widziałem osmolone, opalone fragmenty dworca kolejowego w Gdańsku, tak jak wysiadłem z pociągu. I byłem taki poruszony, że zapomniałem, że tam na którą godzinę gdzieś tam mam się zgłosić. I tak szedłem i stawałem i patrzyłem. I w pewnym momencie jakiś patrol do mnie mundurowy doszedł, już nie pamiętam, czy milicyjny, czy mieszany, czy wojskowy, i co ja tu robię i tak dalej. Już im się nie podobało, że ja nigdzie gdzieś tam szybko nie idę, tylko sobie idę, się rozglądam. Więc powiedziałem, a o co chodzi, prawda? Co ty jesteś? Mieszkasz tu? Ja mówię, nie, przyjechałem ze Śląska, jestem na, Boże, z Inowrocławia, wysłany na badania lekarskie z mojego zakładu pracy. Tak, proszę pokazać, wylegitymowano mnie, musiałem te wszystkie dokumenty ze sobą, które mi wydano, musiałem pokazać i puścili mnie. No to proszę tam udać się w tą stronę szybko, tam gdzie masz iść, a nie tutaj sobie chodzić. Pogonili mnie, no więc poszedłem tam, gdzie tam miałem się zgłosić. Tam było nas więcej osób, przeszliśmy te wszystkie badania i tak dalej. Wracamy z powrotem, ale z powrotem jakoś tak, żeśmy się zgadali. Taką jakąś grupą kilku, około nie więcej niż 10 osób, żeśmy wracali. Też na dworzec kolejowy, wszyscy byli skądś tam. Przyjechali na te testy, badania PKP jako pracownicy, jako świeży, nowi pracownicy, czy tam okresowi pracownicy PKP. I żeśmy szli, głośno rozmawiali, komentowali. I myśmy nie wiedzieli, że całkiem oficjalnie był zakaz poruszania się w grupach większych niż 3 osoby. Myśmy o tym nie mieli pojęcia. I oczywiście bardzo szybko byliśmy znowu zatrzymani przez patrole mundurowe. Co robimy, gdzie idziemy, dlaczego taką... I kazano nam się rozchodzić, kazano nam się rozejść, że mamy nie iść taką zwartą grupą. No to myśmy się śmieli im w nos normalnie, ale pałami nas postraszyli. No to dobrze, no to żeśmy się podzielili, tam troje szło. Najpierw kawałek tam 2-3 metry z tyłu, następna trójka i dalej ze sobą mówimy, prawda? No jakoś tam nie pamiętam, czy kolejny raz byliśmy zatrzymywani, tak doszliśmy do dworca. Doszliśmy do dworca kolejowego PKP w Gdańsku, żeby zobaczyć, jak mamy pociągi z powrotem i tak dalej. Ja pamiętam, że jeszcze dwoje takich kolegów, to już było popołudnie późne, że mamy pociąg bardzo późno, gdzieś tam późno będzie pociąg. 22, nie wiadomo, już nie pamiętam. On tam też niewiele później gdzieś tam w swoją stronę co jechał. No to dobra, no to jesteśmy na dworcu, tam ten trzeci też jeszcze. Jesteśmy na tym dworcu, sobie chodzimy, sobie siedzimy, herbata, jakąś kanapkę, sobie potem gadamy, chodzimy po peronach i niestety i wpadliśmy w łapy patroli znowu. Raz, drugi, proszę przestać chodzić razem. Pojedynczo, jesteście pasażerami, tak, mamy bilety, wracamy do domu. Proszę się rozejść, pojedynczo chodź, bo jak nie, to wam tak wpierdolimy, że zapomniecie, jak się nazywacie. I to nam powiedziano na posterunku milicji, gdzie nas z peronu zgarnięto. Dosłownie siłą za rzeczy, za kołnierze nas zaciągnięto, jakbyśmy jakimiś przestępcami byli. Pały wyciągnięto. I tak nas potraktowano, za nic, prawda? Tacy byli rozruszeni, tacy byli napakowani, taka adrenalina w nich ciągle jeszcze była, chęci do kopania ludziom, społeczeństwu, ktokolwiek to będzie.